Ja chciałbym się podzielić jeszcze taką historią, ponieważ postanowiłem, że chcę być na pierwszej linii frontu i zawsze iść do przodu, to jestem praktycznie w każdym miejscu, gdzie mam jakiekolwiek zajęcia, jestem prześladowany. Z podobną historią właśnie spotkałem się w szkole. Są dwie dziewczyny, które nieustannie próbują w jakiś sposób mnie zaatakować. Jedna z nich straciła tatę, żyje w odrzuceniu. Druga z nich też żyje w odrzuceniu. Widzą, kim ja jestem, widzą, jak działam. Powiem wam szczerze tak, ponieważ nie chciałem naciskać z doświadczenia z inną klasą, nie chciałem naciskać z głoszeniem Ewangelii, nadmuchałem. Dzisiaj nie do końca się wyspałem. Wstałem o 3:50, 4 godziny 50 minut snu i tak sobie mówię, okej, nie mogę zasnąć, to chociaż pospędzam ten czas z Bogiem. I tak sobie myślę, i tak Bóg mi przypomina właśnie tą historię i pokazał, w ogóle zobaczyłem siebie, że stoję sobie tutaj z kompresorem. Trzymam balon. To jest właśnie moje głoszenie Ewangelii. Ja ten balon w szkole, ja ten balon lekko nadmuchałem i zostawiłem. Diabeł myślał, że w ten sposób jest w stanie mnie uderzyć. Natomiast to była od początku moja strategia. Ten balon się nadmuchał, aż w końcu pękł. Dlaczego? Bo wszyscy znaleźli moje filmiki. Ja czekałem, był ogromny atak z tej strony, ale ja czekałem, aż w momencie, gdy do mnie przyszli, pamiętam, że to było przed muzyką, ja zrobiłem to tak, jest! Zmieszanie było maksymalne. Wszyscy po prostu nie wiedzieli, co powiedzieć, no, obrażamy go, on się cieszy, że oglądamy jego filmiki, cieszy się, że w ogóle go obrażamy. Ja w ogóle zrozumiałem, że ja za to wszystko mam nagrodę w niebie. I są te dwie dziewczyny, które mnie obrażały, a szczególnie nie podobało mi się to, że obrażały mojego Boga. I siedzę tak, słucham tego i mówię, w ogóle ja nie trzymam urazy do nich. I tak siedzę sobie, chyba podstawa od geografii i tak one usiadły koło siebie, nigdy wcześniej jakby ze sobą nie żyły, że tak to sobie mówię, a ja ich jakby scaliłem. Siedzą sobie tak i specjalnie głośno, patrząc mi w oczy, rozmawiają właśnie na temat mojego Boga w ten sposób, żeby mnie obrazić. Ja tak mówię, Jezu, nie trzymam do nich urazy, ale nie chcę tego słyszeć. No, jakoś mi to tak. I tak chwilę czekam i słyszę tak, usiądź koło nich. I poszedłem, wrzuciłem papierek po kawanosach, wstałem, usiadłem centralnie koło nich. Tak tutaj one, a ja tutaj. Tak sobie usiadłem. Nawet się na mnie nie popatrzyły. Nie były w stanie mi nic odpowiedzieć do końca tygodnia, ani raz mnie nie obraziły. Chciałem powiedzieć, że każda obraza, to wszystko jest powierzchowne. Tak naprawdę one, wszyscy, jakby, którzy w jakiś sposób próbują nas atakować, oni nie wiedzą, kim są. Ja wiem i oni to widzą i nawet widzę, że zaczynają się tego bać. Tym właśnie chciałem się z wami podzielić.